Dzień dobry Państwu. Bardzo mi miło, że jestem tutaj na tej konferencji. Piękne zdania tutaj sklejane przez prezesa, przez Kamila. Bardzo fajne wydarzenia przed nami. My jako ten aspekt sportowy chcielibyśmy też tak zbudować atmosferę, żeby rzeczywiście fantastyczne chwile były przed nami. No bo w czwartek przed obchodami gramy też z Rakowem Częstochowa i tutaj będzie to już siódma kolejka. I myślę, że do tej siódmej kolejki tutaj naprawdę będzie ok wynikowo, bo ja widzę, co się dzieje na co dzień. Oczywiście, tak jak prezes powiedział, chcielibyśmy najpierw dopisać sobie punkty do tabeli, a później szukać stylu. A na razie wygląda to odwrotnie, czyli widać już, myślę, kilka faz, gdzie są powtarzalne i przerazamy to na sytuacje, które mamy, nie przerazamy to na skuteczność. Natomiast myślę, że naprawdę trzeba być cierpliwym w tym wszystkim, bo trzeba przypomnieć, że ten zespół jest naprawdę nowy. Mamy 14 nowych piłkarzy, absolutnie nie słabszych tych, którzy tutaj byli wcześniej, robili dobre rzeczy. Natomiast ci chłopcy potrzebują czasu, w sensie zgrania, bo tak naprawdę, jak Państwo zauważą, to trzy mecze chłopcy dostali szansę, powtarzalność w sensie składu dopiero w tej lidze, bo mieliśmy mało czasu, żeby to wszystko zbudować, ale ja jestem bardzo optymistycznie nastawiony do tego, co jest przed nami, chłopcy również. Nie żyjemy już przeszłością, oczywiście wyciągnęliśmy wszystkie dobre i złe rzeczy z tych spotkań i pracujemy, ciężko pracujemy, chłopcy czują, że jest w porządku, trzeba to po prostu przerodzić na punkty, nic innego. Tak jak powiedziałem wcześniej, jak tutaj przychodziłem, chciałbym mało mówić, chciałbym dużo pracować i tak się dzieje. Do chłopców absolutnie nie mam żadnych pretensji do tego, co dzieje się dookoła. Sami są wkurzeni, sami są zdenerwowani, bo wiedzą, że spokojnie mogliśmy punktować i błędy indywidualne po prostu się powtarzały i to musimy wyrzucić z naszej gry. Więcej nie będę zdradzał przeciwnikom, bo chociażby trener Kafarski na pewno nas będzie teraz oglądał i zostawię to dla siebie. Przed nami Górnik Łęczna i zrobimy wszystko, żeby zaprezentować się z jak najlepszej strony. Deklaruję walkę, zaangażowanie i mam nadzieję, że szczęście też się do nas przyklei i pomoże w tej naszej codziennej pracy.